Unia zatwierdziła budżet i skład komisji. Obajtek i Anna Bryłka z mocnymi przemówieniami w Parlamencie Europejskim. Von der Leyen o zielonej transformacji i problemach branży motoryzacyjnej. Konferencja w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie koalicji przeciwko Mercosur. Zostawcie łapkę i zaczynamy. Parlament Europejski zatwierdził w środę budżet Unii Europejskiej na przyszły rok, dwa dni po jego akceptacji przez państwa członkowskie. Całkowita wysokość budżetu wynosi blisko 200 miliardów euro w zobowiązaniach oraz 155 miliardów euro w płatnościach. W planie finansowym uwzględniono również rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Budżet uzgodniony w połowie listopada w trakcie negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi przewiduje największe środki, prawie 78 miliardów euro w zobowiązaniach i 44 miliardy euro w płatnościach, na politykę spójności oraz wzmacnianie odporności Unii. Zobowiązania to prawne deklaracje przeznaczenia środków na działania, których realizacja może trwać kilka lat budżetowych. Z kolei płatności obejmują wydatki wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zapisanych w bieżącym oraz poprzednich budżetach Unii. Drugą co do wielkości kategorią w budżecie na przyszły rok jest polityka klimatyczna. Następnie środki zostały przeznaczone na inwestycje w jednolity rynek i cyfryzację, politykę sąsiedztwa, w tym handel, wydatki na administrację publiczną Unii, zarządzanie migracją, wzmocnienie ochrony granic, a także na zwiększenie bezpieczeństwa i obronności Unii. Prawicowi politycy w Polsce zaznaczają, że tak skonstruowany budżet oznacza kontynuację polityki Zielonego Ładu. W środę, po podpisaniu budżetu przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertę Metsolę, Parlament ogłosił, że eurodeputowani zdołali zwiększyć budżet o ponad 230 milionów euro. Dodatkowe środki przeznaczono na kluczowe programy, obejmujące m.in. zwiększenie konkurencyjności, działania na rzecz klimatu, pomoc humanitarną, zarządzanie granicami oraz utrzymanie wsparcia dla Ukrainy. Europosłowie zabezpieczyli również środki na pokrycie kosztów spłaty Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, które w przyszłym roku mają być dwukrotnie wyższe niż pierwotnie zakładano. Budżet Unii na następny rok jest o 6% większy niż na bieżący rok, co oznacza wzrost o 10 miliardów euro. Pozwoli to sprostać potrzebom Europejczyków, jednocześnie spłacając odbudowę gospodarczą Unii po pandemii, bez konieczności cięcia istotnych programów, podkreślił Wiktor Negrescu, główny sprawozdawca do spraw budżetu. Negocjacje nad budżetem prowadzone między Komisją Europejską, Parlamentem i państwami członkowskimi trwały od lipca. Jest to już piąty roczny budżet w ramach wieloletniego planu finansowego. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet Unii jest przede wszystkim ukierunkowany na inwestycje mające na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych możliwości w całej Unii. Jednak nie wszyscy politycy w to wierzą. Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim wypowiedział się na temat nadmiernych regulacji, które zabijają biznes. Umiera przemysł, umiera rolnictwo, bo ma nadmierne regulacje. Regulacje, które nas niszczą. Zielony Ład, który jest dosłownie marksizmem ekonomicznym. Nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem, z ekonomią i sprawiedliwą transformacją. Musimy z tym skończyć. Przecież wiecznie nie możemy się opierać na regulacjach. Przecież nie możemy tych regulacji procedować miesiące, tygodnie w biznesie, w przemyśle. Jest potrzebny przede wszystkim czas. Czas realizacji, bo nigdy nie będziemy, szanowni państwo, konkurencyjni. Konkurencyjne będą Chiny i Ameryka. I tam cała Europa, młoda Europa, będzie podróżować, tam będzie pracować. Europa obumrze, gospodarczo obumrze. Więc musimy bardzo szybko reagować i działać, by Europa się rozwijała. Przede wszystkim czas. Dziękuję bardzo. Także Anna Bryłka mocno skomentowała najnowsze działania Unii Europejskiej. Szanowni państwo, w ostatnim czasie w tej Izbie wiele się mówi o przyszłości Europy, a przyszłość ta rysuje się w czarnych barwach. Kryzys gospodarczy, kryzys demograficzny, kryzys migracyjny i kulturowy. Stoimy nad przepaścią, na dnie której czai się bieda, ludzkie cierpienie, konflikty społeczne, a może nawet wojny domowe i religijne w wielu europejskich państwach. Jaka jest reakcja tej Izby i polityków głównego nurtu w Europie? Waszą receptą jest więcej tego samego. Europa popełnia na naszych oczach zbiorowe samobójstwo waszymi rękami.
Weźmy rolnictwo. Już wiele zaklęć padło z waszych ust, wiele pustych obietnic. Podpisujecie kolejne umowy międzynarodowe o wolnym handlu. Wprowadzacie kolejne głupie przepisy, które albo narażają zdrowie Europejczyków, albo oznaczają likwidację kolejnych gałęzi rolnictwa. Wzywam do dokonania przeglądu wspólnej polityki rolnej i zatrzymania szkodliwej dla europejskiego rolnictwa umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Tego, czego potrzebujemy teraz najbardziej, to coraz mniej Unii Europejskiej. Musimy trzymać się celów Europejskiego Zielonego Ładu, ale aby odnieść sukces w tej transformacji, musimy działać z większą zręcznością, zadeklarowała Ursula von der Leyen podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim, prezentując skład swojej przyszłej komisji. Zapowiedziała również, że w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania nowa Komisja Europejska przedstawi strategię na rzecz czystego przemysłu. Ursula von der Leyen zaprezentowała w Parlamencie Europejskim skład przyszłej Komisji Europejskiej na kolejną kadencję. Unia Europejska dokładnie prześwietliła każdego kandydata na członka komisji. Przezwyciężanie podziałów to kwintesencja demokracji. W tym duchu chcemy pracować, podkreśliła. Dodała, że jej zespół będzie działał jako polityczne centrum, ponieważ nadszedł czas na zjednoczenie w Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że komisja skoncentruje się na trzech filarach, określonych jako kompas na rzecz konkurencyjności. To ramy naszej dalszej pracy oparte na trzech priorytetach. Zamknięciu luki innowacyjnej w stosunku do USA i Chin, wspólnym planie na rzecz dekarbonizacji i konkurencyjności oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa gospodarczego, wskazała von der Leyen. Polskim przedstawicielem w przyszłej Komisji Europejskiej zostanie Piotr Serafin. Ursula von der Leyen wskazała, że będzie on odpowiedzialny za kształtowanie przyszłych finansów Unii. Piotr Serafin to zręczny negocjator, który będzie współpracował z Radą i Parlamentem nad budżetem, który będzie w stanie skuteczniej reagować na wyzwania. Jestem pewna, że zrobi to szybko i ambitnie, powiedziała przewodnicząca komisji. Dodała, że jednym z jego celów będzie zwiększenie poziomu inwestycji prywatnych w Unii. Przedstawiając skład swojego zespołu, von der Leyen ogłosiła, że pierwszą wiceprzewodniczącą komisji zostanie Teresa Ribera, była wicepremier Hiszpanii, która obejmie stanowisko komisarza do spraw transformacji klimatycznej. Na pierwszego komisarza do spraw obronności powołany został były premier Litwy, Andrius Kubilius. Komisja Europejska zobowiązała się przedstawić w ciągu pierwszych 100 dni swojej kadencji białą księgę dotyczącą obronności. Z uwagi na problem z dostępnością mieszkań w Unii, von der Leyen powołała także komisarza do spraw mieszkalnictwa, którym został Dan Jorgensen, wieloletni minister rządu Danii. Ten zespół jest odpowiedni na ten czas w historii Unii. Będziemy zespołem współpracującym z obywatelami. Będziemy słuchali i uczyli się na podstawie tego, z czym obywatele muszą się mierzyć. Wiemy, że zaufanie państw będzie musiało być zdobywane przez 5 lat. Dlatego poprosiłam moich komisarzy, by byli bardziej dostępni. Będziemy pracować na rzecz zwiększenia partnerstwa z Parlamentem Europejskim, powiedziała Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła również, że Unia potrzebuje zmian traktatowych, które usprawnią jej funkcjonowanie. Zapewniła, że przyszła Komisja Europejska nie odpuści kwestii Zielonego Ładu. Chcę jasno powiedzieć, musimy i będziemy trzymać się celów Europejskiego Zielonego Ładu, ale jeśli chcemy odnieść sukces w tej transformacji, musimy działać z większą zręcznością, zaznaczyła. Dodała, że w ciągu pierwszych 100 dni nowego mandatu Komisja Europejska przedstawi strategię na rzecz czystego przemysłu. Wolność i demokracja muszą być pielęgnowane. Trzeba o nie walczyć każdego dnia, abyśmy mogli przekazać tę spuściznę następnemu pokoleniu, tak jak otrzymaliśmy je od naszych poprzedników, zakończyła von der Leyen. Na konferencji prasowej z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stefana Krajewskiego, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka, przedstawiciele rządu ogłosili przyjęcie uchwały wyrażającej zdecydowany sprzeciw wobec umowy Unia-Mercosur. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za umowami międzynarodowymi, które zapewniają bezpieczeństwo zarówno konsumentom, jak i rolnikom. Umowa Unia-Mercosur nie spełnia tych kryteriów, nie gwarantuje ani bezpieczeństwa żywnościowego, ani rozwoju gospodarstw, zaznaczył. Wyraźny sprzeciw przeciwko
podpisaniu umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. I cieszę się, że to jest nie tylko stanowisko jednej formacji politycznej, ale to jest to stanowisko całego rządu. Pan premier Tusk przyjął naszą propozycję. Pan minister Paszyk w konsultacji z Ministerstwem Rolnictwa, z ministrem Krajskim, z ministrem Siekierskim przedstawił dzisiaj uchwałę Rady Ministrów, która jednogłośnie oczywiście została przyjęta. Wcześniej miałem okazję z panem premierem na ten temat rozmawiać. Jest pełne zrozumienie polskiego stanowiska, nie tylko stanowiska ministra rolnictwa, bo też niektóre środowiska polityczne w ostatnim tygodniu próbowały powiedzieć, a to jest stanowisko jednej z partii koalicyjnych, to jest stanowisko tylko ministra rolnictwa. To jest stanowisko całej koalicji, całego rządu. To jest stanowisko rządu polskiego. I to jest dla nas bardzo ważne i bardzo jasne. Teraz trwają też działania dyplomatyczne, żeby zbudować mniejszość, która zablokuje tego typu rozwiązania. Bo jest taka mniejszość możliwa do zbudowania, choć oczywiście nie będzie o to łatwo. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Też i pan premier, i minister Sikorski są zaangażowani, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Minister rolnictwa, minister Paszyk też będą robić wszystko, żeby nie doszło do wdrożenia w życie, szczególnie w obszarze rolnictwa, umowy o wolnym handlu pomiędzy Europą a krajami Mercosur. To jest nasz jeden z punktów, który zrealizowaliśmy. To jest nasza obietnica przedwyborcza, którą skrupulatnie w tej koalicji realizujemy. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski zwrócił uwagę, że Polska odgrywa istotną rolę jako eksporter produktów rolnych, których wartość wynosi 236 miliardów złotych, co stanowi 15% całkowitego eksportu kraju. Producenci mięsa, mleka, cukru z niepokojem patrzyli w przyszłość, kiedy mówiliśmy o tym, że ta umowa może być w takim kształcie podpisana, bo bezpieczeństwo żywnościowe trzeba traktować w dwóch aspektach: ilościowym i jakościowym. Nie tylko dostęp do żywności, ale żywność wysokiej jakości, na co stawia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na co stawia polski rząd. Chcemy, żeby ta żywność była bezpieczna, żeby spełniała wszelkie normy europejskie. W związku z tym, że nie mamy pewności, czy te produkty przywiezione z krajów Mercosur będą wszystkie normy europejskie spełniać, chcemy, żeby to było zawarte i w tym kształcie tej umowy nie chcemy podpisać. Tak jak pan premier już mówił, trzeba znaleźć oczywiście odpowiednią koalicję państw, która nas będzie również wspierać. W ostatnim czasie środowiska polityczne, które tak w tej chwili nas zachęcają i mówią o tym, że powinniśmy zablokować, nie zrobiły nic wtedy, kiedy mogły zrobić, żeby jednak ta umowa w innym kształcie już nawet w tym momencie była dyskutowana. Ale też musimy pamiętać o tym, że ostatni czas to anomalia pogodowe, klęski, które dotknęły polskich rolników. To wcześniej za poprzedniego rządu niekontrolowany napływ produktów z krajów trzecich, z Ukrainy. To wszystko powoduje, że rolnicy mieli trudny czas. Dzisiaj to wsparcie dla rolników jest coraz większe i tutaj też wydatkowujemy coraz szybciej, sprawniej środki unijne po to, żeby zabezpieczyć przyszłość polskiego rolnictwa. Nie tylko mówić o rolnictwie podczas dożynek i przed wyborami, ale żeby każdego dnia rząd polski o to rolnictwo dbał. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że po przyjęciu uchwały rząd apeluje do Komisji Europejskiej o nadanie umowie z Mercosur właściwych proporcji. Jako minister odpowiedzialny za gospodarkę zwracam uwagę z całą mocą na to, że rolnictwo jest w Polsce od wielu lat bardzo silnym elementem naszej gospodarki. To, o czym pan minister Krajewski wspominał, to rolnictwo buduje właśnie jej siłę. I nie może być takiej sytuacji, że to rolnictwo, w które zainwestowaliśmy spore pieniądze, gospodarstwa unowocześniły się, dostosowały do wymogów środowiskowych, do tego rolnictwa, które nazywamy zrównoważonym, i dzisiaj nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będzie ono skazane na konkurowanie z rolnictwem, które dzisiaj jest uprawiane na wyciętych lasach Amazonii albo wyciętej pięknej
przyrodniczo Brazylii, na połaciach z Brazylii. To byłoby niemądre i zwracamy na to jako Polska, cieszymy się, że nie jesteśmy osamotnieni w tym. Bardzo, bardzo z całą mocą uwagę. Ja będę miał możliwość spotkania się z moim odpowiednikiem we Francji w przyszłym tygodniu i będę też starał się w tym kontekście, o którym mówiliśmy, aby ta kwestia budowania tej większości blokującej była też najważniejszym tematem naszej rozmowy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Ministerstwu Rolnictwa, obecnemu tu ministrowi Krajewskiemu za wsparcie tego stanowiska, które w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przygotowaliśmy i które zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Ministrowie zaznaczyli, że Polska nie jest odosobniona w swoim sprzeciwie. Podobne stanowisko wyrażają Francja, Belgia i Irlandia. Obecnie trwają działania dyplomatyczne, w które zaangażowani są premier Donald Tusk, minister Radosław Sikorski, minister Siekierski i Krzysztof Paszyk. Ich celem jest utworzenie mniejszości blokującej, która uniemożliwi akceptację umowy przez Radę Europejską. Fit Farmer opowiedział o zamiarze stworzenia sklepu z polskimi produktami. 4 lata temu dokładnie przy tym stogu nagrywałem materiał na YouTube na temat Agrounii, na temat tych wszystkich protestów, że jest to bez sensu, że te całe pieniądze można by było zebrać i zrobić z tego swój właśnie market. No i tak próbowałem namówić ludzi, nikt w to nie wierzył, więc zacząłem działać sam. Dokładnie 4 lata temu zacząłem działać z aplikacją Food Farmer. I taka aplikacja właśnie, jak mówisz, online już jest do pobrania na App Store, jeżeli masz Apple. Do pobrania również jest na Google Play, w sklepie, na którym też za jednym kliknięciem pobierasz apkę i działasz. Co mogę wam się pochwalić, co udało mi się przez te 4 lata zrobić. A więc przez 4 lata mamy ponad 10 tysięcy rolników na aplikacji, którzy są chętni wam sprzedawać. To raz. Drugie, 26 tysięcy produktów oferują właśnie ci rolnicy. Aplikacja rośnie coraz szybciej i w przyszłości chciałbym, żeby stała się sklepem, a dokładniej to siecią naszych polskich sklepów z naszymi produktami, tylko naszymi. I do tego będę dążył, jestem na dobrej drodze, kochani. 4. rok zmagań, jest już powoli, tworzy się zespół Food Farmera, który będzie ciężko dalej pracował, już nie tylko ja i jedna osoba, która ze mną robiła, tylko zespół się tworzy, 4-osobowy chwilowo, będziemy się rozwijać i niedługo, myślę, zobaczymy w końcu pierwsze efekty takiego ciężkiego zapierdzielu i przekujemy to w sukces, że w końcu nie będziemy musieli się tutaj na naszym terenie przejmować, komu, gdzie, za ile mamy sprzedać, ponieważ to będzie nasza sieć sklepów i do dzieła, rolnicy. To od nas zależy, również od was, ludzie z miasta, żebyście zaufali nam, żebyście przyszli i żebyście chcieli dostać się do dobrej żywności. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o kolejnych deklaracjach Urszuli von der Leyen o dekarbonizacji przemysłu i kontynuacji polityki Zielonego Ładu? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla was na najważniejszych branżowych wydarzeniach. Jeździmy na protesty za granicę. Sprawdzamy, jak wyglądają wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.